co mnie rozwaliło w Polsce, dwie rzeczy. Nie no, więcej, ale nie będę już... Dzisiaj będą dwie. Chory jestem, jak normalnie mało nie umrę, a to jest nic. Cena kawy w Polsce i cena pizzy w Polsce. To nie o to chodzi, że ktoś przyjedzie z Ameryki i sobie może kupić kawę i nie patrzeć czy coś. Tylko tak na przykład dla zwykłego Polaka mi się zdaje, że te ceny są masakryczne. Chyba taniej mi się nie udało kupić kawy niż kurde 9 zetów, jakoś tak. Ale taką małą, 200 ml. O, tutaj zajedziemy sobie, czekaj, gdzie tu się wjeżdża. Tam dalej, kurde. Dobra. Pokażę wam tutaj, zajeżdżamy sobie na taką stację. Nie będę tu tankował, tylko... O, nie mogę tu wjechać. Kurde. Tamtędy miałem wjechać, no ale... Zrobię to dla was, zrobię kółeczko. Po prawej stronie jest BP, nie? Ale wiem, że tutaj chyba będzie na tym lepszy automat do kawy. Nie muszę tankować, bo mówię, ja zawsze tankuję na tym. Zawsze tankuję na... Kurde, tu się muszę jeszcze zawrócić. Ja. No dobra, moment, moment. Ajajajajajaj. Moment, wyłączę na synku. Musiałem to tak zrobić pięknie, żebyście tego nie widzieli. O co chodzi? Kurde. Ten. Zawsze tankuję na BP albo Shellu i naprawdę... O właśnie, opowiem wam w Polsce, co mnie spotkało. Tylko moment, naprzód do tej kawie. Lecimy po kawę, myślę, że będzie. Cyk, czekaj. No, bo nie wyłączam, myślę, że tu chyba minie. No i tak, do wyboru tu akurat nie są takie kawy, tak jak myślałem. Ale my sobie weźmiemy z tego. Cyk, cyk, cyk. Tronton 20. 20 OZ i tam jest jeszcze taka duża, duża, ale weźmiemy sobie tą, nie? Cyk. No i sobie leci. O, tutaj macie ceny. $20.70. Teraz sobie tak, przeliczcie sobie na ten. Przeliczcie sobie ceny na dolary, nawet to masz $2.08, nie? 8 zł na polskie by wychodziło. Naprawdę, ceny w Polsce to są kurde masakryczne tej kawy. Jeszcze wam pokażę, jak będę płacił przy rachunku. Mówię, nie wszędzie są takie te. Nie wszędzie są takie automaty, dlatego tutaj zajechałem. Na Shellu tam jest gorszy automat chyba. A 24 OZ to macie... Wpiszcie ktoś w komentarzu, ile to jest 20 OZ. A ile to jest 24 OZ? Nie chcę mi się kurde kłamać, a nie mogę, nie chcę mi się przerywać tego filmu. Cyk. Ok. I z mleczkiem piękna, ale zobaczymy, czy coś trzeba dolać. A. Ok. Jeszcze mogę sobie dolać trochę tego. Mleczka, mleczka. Lejecie ile chcecie, nic, nikt was tu nie broni. Zważyło się? Nie. Moje czyste paluszki, wczoraj rano myłem. Okej, no co? To powinno być lepsze. Możecie sobie tu postać godzinę, popić, zrobić jeszcze raz i zapłacić. Nie no, żartuję. Idę zapłacić, pokażę wam rachunek. Benzynka na dzień dzisiejszy. Macie tutaj chyba 3,30, tak? Mamy zaraz. Nagram, jak będę przejeżdżał, bo kurczę, lepiej nie widać. Sorry, że tak się wszystko trzęsie, ale uchwytu sobie jeszcze nie wsadziłem do auta. I mam ten. I mam co? Tak. No 3,50 mniej więcej. 3,50 benzynka.
No i co, naprzód do tej kawie. 20 OZ kawy, napiszcie w komentarzu, ile to jest mililitrów. Bo tak, w Polsce mówię, ta duża niby kawa na stacjach typu, nie będę mówił, żeby później ktoś tam, nie wiem, jak to działa, żeby się nie przyczepił, że że nie wiadomo co. To tak, to 15 bak, chyba na zielonej takiej stacji płaciłem 15 zetów, nie? I kawa na pewno była mniejsza niż ta, bo ta ma 20 OZ, a tamta miała chyba największa 400 ml, nie? To macie. Tutaj za 20 OZ zapłaciłem tam niecałe 2 dolary, nie? Bo tam, mówię, jeszcze podatek, kurde, rachunku nie wziąłem. No ale widzieliście, pisało i tak samo przy kasie. Niech będzie 2 dolary, co nie? Czyli masz to nawet po czwórce, to masz 8 zetów, nie? Ale za taką dużą kawę. Gdzie mówię, w Polsce to jest kurde dwa razy więcej. Dlaczego tyle? Nie wiem. Przecież ta kawa to jest przecież tylko woda i kawa, nie? O, jeszcze o tym benzynie. Ktoś. Ja kiedyś nagrywałem film odnośnie benzyny, ropy, że mi na Florydzie, jak jechałem, nie? Pieprzło mi, raczej pieprzło. Auto straciło moc. No i co? Tak samo mi się teraz stało w Polsce. Zatankowałem na jakiejś sieci Orlenu, ale to nie był taki typowy Orlen, tylko jakaś tam w lesie ten, w lesie, no dobra, mniejsza z tym, jakiś tam, nieważne co to była za stacja, jakiej firmy, no ale co się stało, tam diesla miałem w Polsce wypożyczonego, to auto dosyć migało, po zatankowaniu zaczęły napieprzać zawory, ciul wie co się dziać, siwy dym, janosik. No i co? I później też dotankowałem tego, dotankowałem na zielonej stacji, której zawsze tankuję. No i pomogło, co nie? Ale co się jeszcze stało? Zaświeciło mi jeszcze check engine, normalnie check engine zaświecił. Muszę się wbić jeszcze na ten, bo jeszcze pokażę wam od razu. Jak już jest kawa i pizza, to jeszcze pizzę, bo wam pokażę, jak wygląda tutaj pizza, co nie? Czekaj. Kurde, to... O, i co? I zaczęło świecić ten check engine, nie? Zadzwoniłem do firmy, to długa historia, nie? Zadzwoniłem tam, gdzie wynajmowałem auto, to tamto, pierdółki jakieś, coś. Ale nie dzisiaj, nie? Powiem wam o tym kiedyś, jak oni to biorą, czy się tym przejęli, czy nie. Auto było nówka sztuka, czyli nówka. Z 2024 roku miało przejechane 7600. Ja zrobiłem ponad 5400 tym autem, nie? W Polsce, co byłem. No i co? Fajnie się jeździło, fajnie, bo nowe auto. Wygodne to za bardzo nie jest, jedynie dla kierowcy to jest wygodne, nie? Ale dla pasażerów to współczuję, nie? No ale co? Chcieli jeździć, no to niech cierpią. Nie no, żartuję. Chciałem w ogóle inne auto, inne mi dali, no mniejsza z tym. Ale mówię. Dzisiaj się chciałem skupić właśnie na tej kawie i pizzy. Pizza w Polsce chyba taniej niż 33 zety, nigdzie tam nie zjadłem pizzy. Nie chodzi o to, że cały czas pizzę jadłem, co nie, tylko akuratnie tam rzuciłem film w moim YouTubku o jednej pizzy, naprawdę super, sosik czosnkowy i pizza super, nie? Ale tak przy okazji dzisiaj chciałem, nawet odnośnie obiadów, dobra, obiady to średnio mówię 4-5 dych za jedno danie, nie? To jest ponad 10 dolarów, nie? Mówię, dla takiego Amerykanina, czy dla jakiegoś Angola, co przyjedzie, czy mówię odnośnie, że Polak jakiś pracujący w Anglii, czy w Ameryce, czy w Niemczech, to nie jest dużo, nie? Ale dla Polaka mi się zdaje, że to jest kurczę na takiego zwykłego chłopaka, co robi po prostu gdzieś tam w jakiejś pracy fizycznej, to jest trochę dużo, naprawdę, kurde, to są przesada, nie? A moment, gdzieś tu, kurde, po pizzę miałem zajechać do Domino's, żeby wam pokazać, ile kosztuje pizza. No i co? No i trochę mnie, kurde, ta Polska... Fajnie, bo nie byłem x lat. Fajnie sobie mówię, fajnie sobie pojechać. Fajnie pojechać, odwiedzić, zwiedzić, nie? Ale... Mówię, wszystko jest naprawdę masakrycznie drogo. Już nie mówię o ciuchach, nie? No bo tam już jakieś ciuchy, rzeczy takie jak ciuchy, nie ciuchy, to już naprawdę kosmos, nie? To wszystko tyle kosztuje, że siwy dym. A ja sobie też nie wziąłem, znaczy wziąłem ciuchy, ale inne niż
niż potrzebowałem. Miałem sobie kupić jakieś spodenki, ale nie kupiłem. Pierwsze, nie będę przypłacał, nie? Dobra, pokażę wam. Auta nie gaszę, może mnie nie ukradną. Pokażę wam tutaj. Nie wiem, czy taka siedzie w Polsce. Jest na pewno to. Cyk. Nie będę tu mówił nazwy, ale taka sieć. Moment, idziemy do środka. O, tak wygląda w środku, pięknie, można sobie zjeść. Ja tylko biorę i spieprzam stąd. Tu wam pokażę, jakby ktoś nie wierzył, ceny. To jest tak, 11 dolarów, niecałe. To jest 37, no niech będzie 40 zł, nie? Tak wygląda pizza. Trzy składniczki, ale tak, jak weźmiecie tą pizzę, patrzcie tu, jaka to jest gruba pizza. Trzyma się normalnie ta pizza. W Polsce te niektóre pizzerie to masakra. Co tam kurde próbowałem, to siwy dym. No i dobra, co wam będę tutaj więcej ściemniał? Kurde, chciałem tylko o tej pizzy i o kawie, nie? Masakra. Także taka kawa. O, może nie będziemy reklamować, tylko tak zrobimy. Cyk. Zdjęcie na miniaturę. O nie, bo to trzeba ten. Czekaj, trzeba zrobić tak, żeby było widać. O. Tak. Kurde, teraz będzie pięknie. Fantastycznie będzie. Nie, no bez jaj. To nie chodzi o to, żeby ten, mówię, ja to porównuję zawsze jeden do jednego. To nie chodzi o to, żeby ktoś sobie przyjechał z zagranicy i się cieszył, bo go na coś wszystko stać, nie? Tylko po prostu, no, takie rzeczy jak kawa, no to naprawdę, to jest już przesada w Polsce, nie? Gdzieś sobie jechał, chcesz się pić kawy, patrzysz 15 zetów. Tu wam powiem szczerze, że tyle bym nie zapłacił. Miał zapłacić 15 zetów, 15 dolarów za kawę w tym, na CPN-ie, bym kurde nie kupił, nie? Dobra, do następnego.